Przyjechała na wieś 37 lat temu, a wywodzę się z Cięciny. Dzisiaj mój tata, ma 82 lata, jest najstarszym babcą w Cięcinie. I ja te zamiłowanie do tych łowiec od niego wzięła, bo on od mojego dziecka miał te łowce w holi i mnie to bardzo cieszy. I temu się nauczyłam i paść łowce, i robić łoscypki, i prząść na prządce, i szczyć łowce. Ja to wszystko odziedziczyła ku tatowi, bo nas tata od 9 roku miał tych swoje łowiecki posto, miał straszne zamiłowanie, dzisiaj ma 82 lata. Tęskni za tymi łowcami, bo to było jego życie. Całe lato był w holi, panie. Całe lato w holi. W zimie z koniami w lesie. Wychował 5 dziewcząt, miał straszną gospodarkę. Na tej gospodarce to robiła mama i robiły dzieci, bo tak to było dawniej. Sąsiad sąsiadowi pomagał i robiliśmy wspólnie. Siano nosiło się w dziktak, cały czas, żeby te łowce mieli. Na zimę tata przyprowadził do sopy łowiec, czasami 80 i 100. Wodociągów nie było. Trzeba było wodę nosić do becek. Dziewczęta nosiły z potoka wodę, żeby napoić te łowcyska, żeby temu dać jeść. Miał straszną łowcarnię postawioną koło chałupy. Bo wtedy, za tamtych czasów, tak lata 70, 80, to panie, kto miał łowca, to był człowiekiem bogatym. Bo jak to gadali, kto ma łowca, to ma co chce. I mieli sukno, umieli se sfilcować wełnę, usyć suknioki, umieli se naprząść wełny, żeby upleść kopytka, żeby upleść rękawice chłopom do lasa. Cwetry bogate, to były takie cwetry, że nawet nie trzeba było, panie, tego kozucha, jak i kurtki. Chłopy się obrały cwetry wełniane, rękawiczki wełniane, kopytka, chuścionki, no i jechali do lasa, nie zmarzli. Bo to wszystko zaś baby fałpie robiły. Przędyły mi te wełnę i Jozek się też nauczyła. A ty mógł się nauczyła, powiem wam szczerze, przyjąć te wełnę, bo były taki czas, był stan wojenny, w sklepach nie było nic. A ja już była takim dziewczętym dorastającym trochę. Chciała się też pięknie ubrać, bo chodziła do szkoły, do milówki. I nie było w sklepach nic. To co pomyślała, babka mnie ta ścigała od przątki, bo zepsuje, bo to była świętorzec. Ale jak babki nie było, posłała odbywać krowy. To ja ta po cichutku zek zaczynała na tej prządce robić. Jak zek się nauczyła, to właśnie chciała naprząść na cweter piękny. Spodnice wtedy były różne wyplotane, te spodnice, bo też chciała pięknie się pokazać. Powiem wam, były to czasy takie dobre czasy były, bo ludzie szanowali i szanowali łowce, i szanowali zwierzęta, i szanowali jeden drugiego. Dawniej to tak było, że jeden drugiego szanował. I powiem wam, jak już później jak już tę szkołę skończyła, to sobie pomyślała tak. Przecież babka ma tyle zamówień na tę wełnę, nawet tu z Wieprza przyjeżdżali, taki Jasiu, biegun, żeby tam też naprzyjść na kopytka tym dzieciom, czy na co. No miała dużo roboty, skombinowała drugą prządkę i tak my zaczęły obydwie prząść. No i przędłymy na dwie prządki, a za wieczory były długi, to przychodzili do nas do chałupy i do dziadka, bo dziadek był już chory. Przychodzili chłopy grać w karty, opowiadać takie różne pogodki, jak to dawniej było. A my z babką przyndły. Ale żeby naprząść wełnę, to najpierw trzeba łoszczyć łowce. Trzeba ją mieć, te łowce, łoszczyć. Dawniej tak szanowali, że jak przychodzili nawet do kuchni, przyprowadzali łowce, w kuchni ją łoszczygli. Jak się łokociła, to nawet była w kuchni, żeby jak nią to było ciepło, bo były mrozy, nie takie jak teraz, bo były siarcy z tym mrozy. Teraz to jest taki, są mrozy, ale nie takie jak dawniej było. No i jak dziadek już łoszczył te łowce, to my już dziewczęta siadały, cerchały te wełnę. Dziadek siedział na tych krymplach, krymplował to i już my prządły, a to trochę my pomięsały białej, trochę czarnej, wysła tako saro. A to będę miała taki cweter, a to taką spodnicę. Aniela tako była ze Stefanią, ona tak pięknie wyplotała, bo już tam jest na tamtym świecie. Niech ta ziemia i będzie lekką, była dobrą kobieciną, bo pletła nam te cwetry, bo i za darmo nam to pletła. Jeden drugiemu my i ta trochę wełny uprzyndli, ona nam zaś upletła i tak to było. No i powiedzmy jeszcze o tej wartości tej wełny, bo na dzisiejsze czasy
Wełnaiz nie warto, można powiedzieć, nic, bo z tego, co tu chłopcy, co mają w łowce, co się tym zajmują, no to przy dużym kierblu, kiełop szczygą te łowce, no to sama ta wełna ma taką wartość, że ani za to paliwo się jej nie wróci. Co z nią zajadą? A jako pamiętam, za kogo jakieś wartość wełny? No powiem ci, kiedyś to była wartość wełny. My jak oszczygli tych 50, 60 zalezy, ile ta ojciec zamknął na zimę, na wiosnę jak mama pojechała do Milówki, bo tam był skup, to były straszne pieniądze. Nawet można było wymienić te wełnę na włockie już, bo były kolorowe włocki, można sobie było wymienić wełnę, za tę sumę kupić, to było bardzo dużo pieniędzy. Tata miał, no, całe życie w zakładzie nie robił, bo on robił w lecie w hole, a w zimie w lesie. I wystawił chałupę, zacął nią w maju, a na święta godnicy, na święta Bożego Narodzenia, wasilimy już do nowej chałupy. To znaczy się, że wszystko to miało bardzo dużą wartość, te łowce musiały mieć, którą chałupę postawił, a nie robił w zakładzie, tylko w lesie z koniami, a przez lato w holi z łowcami. To pamiętam, jak przychodziła z mamą na hole w niedzielę, bo tak się obiad wynosiło, jak tata był, to zawsze mama miała taki fartusek, to tu taka była pieniędzy była, bo wiesz, turysty chodziły, to ser sprzedali, to kawałek tam czegoś ich sprzedali. Tata to zawsze lubiał tych turystów, lubiał poczęstować, nie był człowiekiem łakomym, u niego się każdy mógł posilić, to był swojcy, łopcy, mógł się posilić. A jest sadownik, to jest, ci powiem, Mariusz, nie wiem, czy pamiętasz, z poli to jest to były krowy. Krowy były, no to jak ktoś miał łowcę i krowę, to przyjeżdżał na hole, no i tata robił masło, łoscypki, bo się mu należyło, na krowę tam kwartę masła, czy tam syra, czy tam jak miał łowcę, czy łoscypki. I jak łoszczyk przyjechał ze szczyc, to oni mu przynosili, to jak przyszedł taki gazda na hole, no to przywiódł tył obiad, jak przyszedł w niedzielę tył obiod, a w tygodniu to jaki tam kawałek spyrki łowędzonej czy czego przynosili temu bacowi. Zawsze to wisiało nad ogniskiem, nie wiem czy pamiętasz, to pamiętasz na małe, że... Tak. Był sałas, to zawsze jak było, mieli to wisiało. Wisiały. Spirkace, kąsek, kiełbasy. No i te z gorzonki przywieźli, bo byle jaką. Tak, ale to musiało, bo to jest podstawa. To była podstawa, tak. To była kapka gorzonki, nie? Jak była zima. Low, no to te sty chłopy chciały się coś ich napić. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, no bo wiadomo, no, chłopce łopszygli, zrobili, ta wełna była, ale kiela z tą wełną jest bo przed tym roboty, żeby tą wełnę doprowadzić do tego, co by ona była taką, jakby to jest już do przędzenia. To powiem ci, Mariusz, że to jest dużo. Najpierw trzeba było łowca łoszczyc. Tu oto mamy łoszczydzoną łowcę i teraz, żeby to wszystko było dobrze, to powar się. Tu trzeba tę wełnę teraz trzeba zcerchać. To się nazywa cerchanie wełny. Musi wszystkie te kosmyki, co były, to wszystko to trzeba rozcerchać. Tak się cerchało tę wełnę. Ktoś musiał rozcerchać. Rozbić skupy. Tak, rozbić skupy inaczej, bo to jakbyś to nakrępował. To musisz to to się nazywa cerchanie. Rozcerchać tę wełnę, tak. I teraz ci powiem, jak my już rozcerchali, to ją trzeba skrępować. Puści z mnie, ja ci pokażę, jak się to krępuje, bo teraz tu jest... To jest ta pamiętą dłoń, bo... No, popatrz. Tak. I tu jest wełna zcerchana, teraz idzie na krymple. O, trzeba ją skrymplować. I teraz tu się krympluje wełnę. Tak, musi się ją tak łoscesać dobrze. Tak, wszystko tu łostegujemy, o. No wiadomo, że czas nie było, płewi wiraj, no bo łowca się pasła, płema linioku, tak, cecyny, cecyny. Było pełne wełnie, i no. Cecyny, i malinioka. O, teraz, to jest tu wszystko. Teraz łoscesane, teraz to się tak ściąga, drugą stroną się ściąga, wełnę, o. I teraz, popatrzcie się w zmocie, tak rozcerchaną, daje się ją na tu, wrzeciu, no tu, o. I teraz będę wam przyjąć, pokazać jak się przyjdzie, bo to cała filozofia na tym polega, że to teraz się przyjdzie, o. I to się, o. I teraz, żeby to naprząść tej wełny, to jest to nie wszystko, bo będziecie prząść i możecie... Taki kilo wełny to musicie 8 godzin poświęcić. Ja na przykład. 8 godzin poświęca, żeby kilo wełny uprząć. Jak to mam uprzędzione, to muszę teraz z tej falfy tu tego wrzeciu naściągnąć. I muszę ją stegować. Zwinąć na kłębecko. Pokażę wam tu. O. Jak ją zwinę na kłębko. Żeby powstał taki młotek,
to muszę to zwinąć i teraz w drugą stronę nauczyć ją zwijać we dwoje. Tu wam tak pokażę, bo to bardzo, to jest mozolna robota, powiem, mozolna. No ja pamiętam, jak nierozuciutkicy, urodziecy, na Stefaniu, pani tak. Wiele, to zawsze te przątki grały wieczorami. Jak, tak. Jak się przysłonie nierostek, ta z babką wysec, jak on, to te przątki zawsze grały. Zawsze to pamiętam, ten głos tej przątki, to do dziśka mam w głowie, że tak to właśnie wszystko wyglądało. Ludzie mieli czas. Tak. Przyszła zima, no to nie mieli takie roboty. Nie? Telewizorów nie było, nie? Telewizorów nie było, nie mieli czas przekazać tę wiedzę. Drugim, każdemu, tak. Drugiemu, bo dzieci nie patrzały gier, nie patrzały tak. Telewizorów i no patrzały roboty. No. I popatrzcie się, to jest prano wełna. To wełn tako wychodzi z prano, a to jest nie prano. To jest naso górsko, łowca, bo u nas trafiają się merynosy. Ale nie Astela. Za tych czasów, tak. Nie było. Nie było. To była górsko ostro wełna, nie? No i teraz te dwie nitki weźmiemy i musimy to teraz naciągnąć tu, żeby nam to się przesło. Pokażę wam to, tak. I teraz związymy to. To miałam tu taki drutek, żeby ja to tu nawlekła, wiesz? I przędzienie to polega na tej sprawie, że przędzie się zawsze w prawo, a skręcać wełnę, to musimy w odwrotną stronę ją skręcać. O. I teraz to jest skręcanie jest, o. Lubili takie grube nici. Takie grube nici, jak to dawniej było. Bo to musi... Takie grube nici, swetry, nie kopytka. Tak, swetry, kopytka. Jest to nie tak szybko. Teraz to jeszcze trzeba na moje widło winąć. Mariusz, na moje to widło. Zawie na moje to widle to było. To się taki młotek robi. I potem ten młotek trzeba zaś wyprać, bo jak będzie... Jak to... Zabierz na łacystą. Zabierz, ja tak. Łowca się nie kąpie, nie? Tak. Ale i tak już ją wyprą, to zawsze tak, tam, którą mówię, na łóżby, jak to była, zawsze ją tu łowcą było cuci. Cuci, zawsze. I robili, i kołdry robili, pamiętam z kołdry Wiktusia skrzypkowo robiła, ta spod szkoły. I no. Pewnie, a ja i też mam przykład, choćby z Puertek Góralski. Jak masz zrobione z dobrego sukna, porządnego, to ci pójdzie po śniegu, to ten pusz tej łowcy jest taki, że ci te portki nie przemokną nawet, nie. Tak warto, właśnie ta woda tak... Chyto i na wierchu, a do środka nie idzie. I dzisiaj wymyślają ludzie materiały bardzo drogie, które tam powiedzmy są w cenie, a nasi dziadkowie całe życie przechodzili w portkach wałaskich i w kapelusach suknianych i zimy były nie takie jak teraz. No, tak. Ludzie nie zmarzli i kopytka na nogach, to te co ino to kopytko do kierpca wciszło winą rzemieniem. Ciągnął na portki, potrafili po śniega iść we świat i było to ciepłe, nie było ci w tym zima. No zresztą sami wiemy, bo dużo się w tym stroju chodzi, to, no to jest to ciepłe. Jest ciepłe, to ci ludzie tak do lasa jeździli, nie? Chłopy, rękawicki o jednym palcu się piele, o jednym palcu się pletły rękawicki, żeby chłopom było, co trzymają lice, bo to o to chodziło, żeby łajcu zapiąć w lesie, co to ten. No a teraz to musimy doprowadzić. To się nazywa motowidło. To jest motowidło, co robi ten młotek. Żeby szło do prania, bo to teraz jak to zrobimy tak, ja wam tu pokażę. O. To nawet łodziwka godali, jak taką łanie furymno, to godali takie młotowidło. Młotowidło, no właśnie, dawno to tak godali, a była pieprzyła głupoty. No, teraz jak taką nie furymno. No, no. I to właśnie, to mamy właśnie na teraz to motowidło. Tak to ludzie starzy na tego bali. Oj Boże. Za dużo techniki. Tak, tak. Za przy tym techniki kiedyś nie było. Nie było. Bo... No i tu mamy teraz młotek. To jest taki jak ten. O, tu się trzeba związać. I on się nigdy się nie poteguje. Nie splątał. Nie splątał, nigdy się nie splątał. I teraz jak to ściągniemy, bo to muszę związać, bo to się wiąże tutaj, tak. I teraz mamy taki, o. No mały, tak pokazać mu. I on się teraz skręca tak i to jest młotek. I to taki jak tu, popatrzcie się. To jest młotek. I teraz Mariuszek, popatrzcie, to dali do prania.
bo to musiały taki młot kisknąć na wiosnę, w marcu, słońce marcowe mocno przygrzewało, to wybielało jeszcze. Wybielało. Tak samo jak lin bielili. Tak. Nad Płetockiem, nie? Go dali na blechy, dawali lin, no i on się bielił słońce. Tak, bielił się. Tak samo wełno. Tak samo wełno. A płetę już taki przyścili nawet do takiej techniki, że babka ważyła wodę ze solą, sparzyła to mocno, no i teraz na tym musiało być słońce. I teraz tak samo kupisz w sklepie młotek, bo teraz nie ma takich młotków jak dawniej były. Taki młotek kupisz, to też zatrzymał, tu się oskrępowało i będziemy ten uobracać, żeby upostały kopytka. No musimy to zmotać teraz do takiego płytka. No i teraz już, jak już wyprane jest nici, no to teraz będziemy pleść kopytka. To wam tu pokażę kopytka uplecione, no to są góralskie, bo taki plety, ale to już jest wełna uszlachetniona, taką niełowco. No znaczy się złowcze, ale uszlachetniona. Tu są prawdziwe góralskie kopytka z czystej wełny góralskiej. Weźcie, Mariusz, ty jest taki znawca, no popatrz jaki są ty uszlachetnione, a popatrz jaki są ty. No prawda, i tu jest zarożinki, no to ubierę na nogi. No ja też mam prawdziwe, to patrz. Powiedz nas, co to jest za wełna, ona jest zbito mocno. Tak. No to parę razy i, no. No i dziura, nie? Tak. A tu taki kopytka, który do gumioków ubrał łup, tak. Do lasa pojechał, to ani nie zmorz, ani też nie przedarł. No ale też trzeba było, bo wiem, że niektórzy ludzie jak w tych swetrach chodzili tak jak wiesz, jakby ty taki prawdziwy, z takim tak, wełny, to nie każdy wytrzymał. To i go wreszcie sule zarło. Tak, bo nie zarło, żebyś wiedział, no. Ale to się idzie i do tego przyzwyczaić. A to jest, ja ubieram taki sweter i mnie to Kasi nie zre, a znam takich, co i wreszcie sule go zre. A, ja bym nawet z tego mogła mieć majtki, mnie by tak nie darło i tam by mnie nie potarło. To by człowiek nauczony. Nauczony, no. Co jest leci przy tej holi. No popatrz się, Mariusz, jak się kopytka plotało. Ty są zakończone już tak, jak się pletło rękawicki do lasa chłopu. Popatrz się, tu masz już na palce, tak? Tu się jeden palec, no i tu ściągacz, i tu masz ty rękawice do lasa. A tu są skończone, to już mój tata tak umie skracać, ty, tak jak skarpetki. To już są tak skrócone te i może było prościej, nie? No nie powiem ci, bo wiesz co, popatrzcie, tu też masz, no tu masz już od 4 głocek, a tu się już splatał od 8, jak ci zostanie z tej strony 8 i z tej strony 8. A tu masz od 4, no i z tej strony masz 12, bo masz więcej. No i wychodzą jak skarpetki. I widzisz, kiedyś na każdym przysiłku baby umiały pleść. W każdej jednej chałupie umiały pleść, kopytka umiały swetry. Wełnę mieli swoją, bo ta każdy jak się kierdele łowiec przy chałupie miał. Co i miał 8, co i miał 10, co i miał 30, to zawdy tej wełny coś ich było. I popatrz się na tą samą wystarczalność góralską, na te czasy. Na tamte czasy każdy był sobie wystarczający. Każdy potrafił w chałupie zrobić wszystko co. Sweter uplot, płytki zrobili, jak trzeba było, no to i suknę umieli wyfalować. Kosule płysyli, bo i lnu mieli, no to wiem, że babka, prababka moja chodziła do wiseł kosule syć, bo to se robiła sama. Tak. Na kosule robiła sama płótno, tak. A chodziła syć do Wisły, szła na nogach. Kosule do Tkocki syć. Ci ludzie byli całkowicie samowystarczalni. Patrzący na mięso mieli swoje. Nie, tak. Kosycek se są uplot, poszedł do lasa, nazbierał korzeni, nastrugał frolek. Pamiętasz frolka ścięciny tam od Władusia? Od Władusia, tak. No wiem. To on taki kosycki plot, a dzisiaj mało kto plecie, to jest tylko psycki. No ale plecie kosycki, ale kto plecie, wiesz, mało jest ludzi, którzy w ogóle pletą kopytka, co się zajmują wełną. No bo już wiesz, ci ludzie starzy, ci powiem już, albo są, nie widzą dobrze na oczy, albo też już ich nie ma wśród nas. No nie ma, w większości nie ma, no mało kto się nauczył tego przędzenia, bo na te czasy, ja pamiętam z każdej chałupie, u mnie przątki były i na Stefanii, u nas cała... Na Księdzorce wszyscy przędli, w każdziutki jednej chałupie była przątka, była wełna, każdy umiał upleść kopytko, no nie było takiego czegoś, że ci ludzie musieli podchodzić do sklepu. Do sklepu, tak. Mieli dzieci, kopytek napletli, rękawiczków napletli, swetry, copki, wszystko dzieciom napletli. Kierpce umieli usyć sami, tak. I płonic ci ludzie nieśli do sklepu. Płonic. I na dzisiejsze czasy się nic nie opłaci. No, to jest dziwne, Mariusz. Powiedz mi, czemu to jest dziwne? Dzisiaj jak nie idzie do sklepu, to nie ma co uważać. A kiedyś ja pamiętam, co mam 40 roków i pamiętam za dziecka, że do sklepu to się niosło płonic. No pewnie. No w lecie się nasadził fazoli, grochu i kwacka, jako zupa z kwacków była, ziemniocanki naważyli, placka na blachów napiekli, rany gości ze ziemniaków napiekli. Ucierce spyrka na zimę była zawsze za sobą. Ty, tak, oby co, to chłopy nie gadali, że mają błocki.
Chwalili się, jak przyszli do nas opowiadać te pogodki ku dziadkowi, jak już dziadek był chory. To Jusku, ja miał taką spyrkę. Ja miał taką, 5 palców pokazywali. Dzisiaj w sklepie, jak kupisz, to musisz dać 4 oleju, żebyś usmażył co na tym. Tak się nie topi ta spyrka ani nic. Ale ja pamiętam, jak się świnie bijało jeszcze i babka tak nasa przysła, jak my świnie zabili, już wisiała, już było porobione. No bo przecież ja i te świnie zabiję i wszystko porobię, bo przy tym wyrosł. No to jak ją popatrzała, jak się przeciwała, no. Popatrzała, to dziot świnia, no. Jak miały to taką spyrkę. Jak miała taką, to była porządna. Tak, i pamiętasz te pucierki u nas, to nawet pucierka w suficie, z deklem. Tak, nawet w suficie dziura wypadła, bo chopie była, tych pucierek było, bo jak ze 2, ze 3 świnie zabili, to nie każdy umiał do pucierki poukładać spyrkę. No to, żeby się nie zepsuła. Tak, żeby się nie zepsuła, bo to było cały rok. Kosili na Magorze, to babka taki spyrkę wyciągła, uważała i niosła się chłopom. Teraz taki było złote. Nieprzyjemne, ale w smaku bardzo dobre. To nie był tłuszcz taki, jak teraz jest. To musiał przyjść tak, ujek ze swicujki Stefek. On to tak poukładał tę spyrkę w tej pucierce, że nie śmiałbyś nika z pary, nasolało się, następną warstwę, następną. Pucierka się przykrywało i ona była pod dachówkami na strychu. Przy cieple. I to się nie zepsuły, ty. Nie zepsuły się, nie, ale też ona potem tak zazłukła. Do strasznie złota była, jakbyś kosiarze kosiło 15, chłopa kosiło na Magorze. No to babka uważała tamtej spyrki, bo ja to jest z tym jedzeniem szła na tę Magorę. No to ta spyrka była nieprzyjemna jak sory żółty, ale była bardzo dobra i zdrowa. Nie taki miała tłuszcze jak teraz. Teraz to cholesterory, a gadali nie jedźcie masła, bo ramę powstała, to będzie, bo tam cholesterol. A dzisiaj wracają, żeby było swojskie masło, żeby było swojskie jajko, mleko i nie ma cholesterolu. I wiadomo, sprawa była, że było to wszystko zdrowe.